da po 3 punkty po zwycięstwo i po puchar. Witamy bardzo serdecznie zawodników i sędziów dzisiejszego spotkania. Przed Wami niebawem wielkie emocje związane z meczem finałowym Lotek Puchar Polski Województwa Łódzkiego. Sędzią głównym pan Zbigniew Dobrynin, sędziami asystentami są panowie Maciej Majewski, Jakub Jankowski, sędzią technicznym pan Albert Różycki, wszyscy panowie z Wydziału Sędziowskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Zespół Unii zagra dzisiaj w strojach żółto-niebieskich. Mecz na pewno mógł się podobać, dużo bramek, dużo emocji, praca do samego końca o to, żeby odnieść korzystny rezultat. Tak jak już powtarzałem wcześniej kilkukrotnie, ja bardzo się cieszę z postawy mojego zespołu. Wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby na ten finał, chcieliśmy go wygrać, ale też ja przede wszystkim postawiłem na to, żeby być wiernym swojemu stylowi, swojej filozofii pracy i do pewnego momentu, do końca dogrywki po prostu oddawało i widać było, że pomimo krótkich momentów, gdzie zagraliśmy słabiej końcówkę drugiej połowy, końcówkę pierwszej połowy, gdzie pozwoliliśmy przeciwnikowi na ominięcie naszego pressingu, co było pośrednią przyczyną straconych przez nas dwóch goli. Bez względu na to, ja jestem bardzo zadowolony, jeszcze raz podkreślam, bo od drugiej połowy i całą dogrywkę byliśmy zespołem, myślę, lepszym. Szanując oczywiście przeciwnika, jego sposób gry, my wybraliśmy być konsekwentnym, trzymać się cały czas swojej filozofii, pracować intensywnie. Stworzyliśmy więcej sytuacji od przeciwnika, ale niestety mecz skończył się, myślę, że troszkę niesprawiedliwym remisem. Szczerze gratuluję trenerowi i drużynie Unii ze Skierniewic, gdyż lepszy jest ten, kto finalnie zdobywa złoty medal. Piękny, dramatyczny mecz, zakończony happy endem. To chyba jak w najlepszych, najpiękniejszych bajkach. Każdy, kto przychodzi na mecz, chciałby oglądać widowisko, swoją drużynę w akcji. W meczu pełnym zwrotów akcji, pełnym walki, a zakończonym happy endem. Straszne słowa uznania i gratulacji dla mojego zespołu, bo przeżywaliśmy dzisiaj wzloty i upadki, chwile radosne, chwile smutne, a skończyło się najlepiej, jak mogło się skończyć. Ja mam wiele podziwu i wiele słowa uznania zarówno dla naszego przeciwnika, dla Lechii, która podniosła się w praktycznie niemożliwej sytuacji, ale jeszcze więcej uznania dla mojej drużyny, która przetrwała niesamowicie ciężkie chwile i w dogrywce pokazała, że damy sobie z tym radę i w rzutach karnych, w loterii tej pójdziemy jak po ogień. Zdobyliśmy Puchar Polski, zrobiliśmy to dla siebie, zrobiliśmy to dla klubu, zrobiliśmy to dla kibiców, więc dziękujemy, że byliście razem z nami tutaj na tym stadionie i nas dopingowaliście, ale wszyscy razem musimy powiedzieć chyba najważniejszą rzecz. Siła jest w drużynie, panowie, wielki szacun. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy odpocząć. Dzisiaj nie wiem o której godzinie, ale na pewno kończymy roztrenowaniem i udajemy się, wydaje mi się, na zasłużone urlopy. Spotykamy się na treningu dopiero albo już 8 lipca i przygotowujemy się do nowego sezonu. Moje dzieci wspierały mnie dzisiaj w sposób niesamowity, a moja córka, nie będę tutaj torsu wywalał na wierzch, ale moja córka uraczyła mnie emblematem, medalionem. Zaplątał się, może bliżej jest zbliżenie. Powiedziała mi przed meczem, że jak nie zdobędziemy pucharu, to ona mi da swój. Ale powiedziała mi też, że jak tego nie założę, to na pewno będą ciężary. Zuzia, założyłem. Kocham Was. Zuzia, Filip, Magda, dla Was. Dzięki wielkie.